Reportaż w Trójce. Na pytanie o najwybitniejszego piłkarza w historii polskiego futbolu, co bardziej zorientowani kibice odpowiadają: Wilimowski. W 1938 roku Ernest Wilimowski w koszulce reprezentacji Polski strzelił Brazylii 4 gole w jednym meczu Mistrzostw Świata. Jednak po rozpoczęciu II wojny światowej zaczął grać w reprezentacji III Rzeszy i tak stał się postacią kontrowersyjną. Daniel Karaś, Norbert Tkacz i Dawid Zejski, autorzy piłkarskiego projektu Blok 358, w swoim reportażu opowiadają o legendzie Ernesta Wilimowskiego, która trwa do dziś. Pozdrawiam wszystkich kibiców piłkarzy w Polsce. Ponad wszelką wątpliwość był najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Gdyby doszło do Mistrzostw Świata w 1942 roku, niewykluczone, żebyśmy nie mówili o Pelem, ale mówilibyśmy o Wilimowskim. Musiał się zmierzyć z polityką. Ona wtargnęła w jego życie. Najstraszniejszy wymiar polityki, wojna. I trzeba powiedzieć, że on po prostu nie mógł się sprzed tym. To słowo zdrajca, że my tu jesteśmy w Polsce, Armia Krajowa, walka podziemna, a on sobie tam gra w barwach niemieckich. A więc słowo zdrajca, ono nie jest całkowicie nie na miejscu. Rozdział pierwszy. Jak pijak gra w piłkę. Jedno co warto, to upić się warto, upić się warto. Upić się warto, w szynku na rynku wyglupić się warto. Urodził się cudowną maszyną ruchu. Sylwia Harke jeździła na łyżwach z koleżankami. Wilimowski miał już wtedy ponad 60 lat. Przypatrywał im się i w pewnym momencie powiedział: dajcie mi łyżwy. Kiedyś łyżwy można było przypinać do butów. Ponad 60-letni Wilimowski przypiął łyżwy i zaczął skakać, robić piruety, jeździć tyłem. Potrafił wszystko. Opisuje profesor Diethelm Blacking. Na boisku umiałem zrobić wszystko. Potrafiłem minąć każdego. Pamiętam, jak ograłem bramkarza. Obiegłem go, zdążyłem się zatrzymać, krzyknąć do niego i strzelić gola. Ludzie wtedy zwariowali. Czegoś takiego świat wcześniej nie widział. Zatrzymałem się, udawałem, że chcę strzelić, a on dał się nabrać. Zdążyłem go jeszcze obiec, usłyszałem, że stadion szaleje, a ja wpakowałem piłkę piętą do siatki. Wspomina Ernest Wilimowski. Ja rozmawiałem z różnymi piłkarzami, między innymi z albańskim, bramkarz Pogoni Lwowskiej. Albański o nim nie miał najlepszego wrażenia, mówił, był ostry, a po drugie patrzył się w niego, znaczy w Spiridiona i się śmiał, niego, trzymał piłkę, kiwał go, i tak, to, więc takie zabawy po tym z bramkarzem. Opowiada Marian Lubina. Otóż Wilimowski, bo ja widziałem, jak on gra. Miałem szczęście chodzić na te mecze przed wojną ligowe, a przede wszystkim reprezentacji Polski. Chyba był to najbardziej efektowny polski piłkarz, jakiego mieliśmy. Jak on grał? Był średniego wzrostu. Muszę powiedzieć dwie rzeczy zewnętrzne. Rudy i na krzywych nogach. I na tych krzywych nogach on poruszył się po boisku niesłychanie płynnie, zręcznie, a poza tym miał niesłychanie wrodzone wyczucie, gdzie będzie piłka, gdzie on powinien być. I tam się zjawiał. Dlatego strzelał tyle bramek z łatwością.
Wspomina Bohdan Tomaszewski. Piłka jest na połowie ruchu. W środku ma piłkę Nowak, strzela na bramkę, Tatuś w broni wybija na rzut rożny. Dla Fritza Waltera Wilimowski był ikoną i idolem. Jest wiele wypowiedzi, z których wynika, że uważał go za największego strzelca bramek w historii. On był najwybitniejszym piłkarzem. On był fenomenem po prostu. Wiadomo, że są genialni piłkarze, geniusze, tak? Gdzieś tam wyznaczający epokę. I powiedzmy, że takim piłkarzem na pewno był Di Stefano, na pewno był Pele, na pewno był Beckenbauer, na pewno był Cruyff, na pewno był Maradona. Dzisiaj jest Messi. Żyjemy w erze Messiego. Natomiast no Wilimowski, ja nie wiem, gdyby nie los, to nie wiem, czy nie byłby na tej półce. No zobaczmy, on jako nastolatek zaczął być fenomenalny w lidze. Za chwilę grał w reprezentacji Polski i był największą gwiazdą tej reprezentacji. Pojechał na Mistrzostwa Świata w 1938 roku. To nie ma przypadku, że on strzelił 4 bramki Brazylii, no bo z jednej strony grał Leonidas, a z drugiej grał Wilimowski. Opisuje Roman Kołtoń. Ponad wszelką wątpliwość był najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki. Ja nie mam żadnych wątpliwości, bo wielu ludzi zapraszałem i te opinie mam zanotowane. Ludzi, którzy się znają na piłce. Próbowaliśmy porównywać miejsce Wilimowskiego do czołówki światowej, do elity światowej w momencie jego najwyższej formy. To nie jest to, czy Wilimowski był lepszy od Bońka. No bo jak się porówna grę Bońka z Wilimowskim, to były dwa style gry. Natomiast pytanie jest, czy Bońkowi było dalej do najlepszych na świecie niż Wilimowskiemu. No nie ulega wątpliwości, że Wilimowskiego pozycja była zdecydowanie wyższa, nawet biorąc pod uwagę, że Polska nie stała tak wysoko w hierarchii międzynarodowej. Z tym, że gdyby doszło do Mistrzostw Świata w 1942 roku, niewykluczone, żebyśmy nie mówili o Pelem, ale mówilibyśmy o Wilimowskim. Wyjaśnia Andrzej Gowarzewski. Pewnego razu Wilimowski zagrał wspaniały mecz dla ruchu. Po meczu powiedział do dziennikarzy: teraz wam w końcu pokazałem, jak alkoholik gra w piłkę. Zawsze mówiono: Wilimowski jest pijakiem i alkoholikiem. Ironiczny sens jego wypowiedzi brzmiał: tak pijak gra w piłkę. Strzelił wtedy 6 goli. Rozdział 2. Zdrada. Najbardziej pamiętam występ Wilimowskiego w jednym z najpiękniejszych meczów reprezentacji Polski kilka dni przed wybuchem wojny, a więc sierpień 1939 roku, stadion Legii w Warszawie, Polska-Węgry. Węgry były wówczas wicemistrzami świata. Wspaniała drużyna. Ten mecz był czymś niesamowitym. Węgrzy prowadzili 2-0. Tłumy na stadionie. Pamiętam, jak dziś już większość widzów ubrana była na zielono, bo to już było po pierwszej mobilizacji przed wybuchem wojny. Nastrój niesłychanie serdeczny, bojowy. 0-2. I nagle zaczyna się koncertowa gra polskiej reprezentacji. I tutaj błyszczał przede wszystkim Wilimowski. On strzelił bodaj 3 bramki w tym meczu. Jedna była niesłychana. Otrzymał piłkę i na tych krzywych nogach ze środka boiska rozpoczął przebój. Mijał po kolei najlepszych graczy z łatwością. Cudownie dryblował. Zbliżył się do bramki. Ta bramka już była blisko. Sam z bramkarzem. Ten może strzelać, już jest blisko. Nie, jeszcze mu mało. On czeka, bramkarz wybiega naprzeciw, a on wymija tego bramkarza jak dziecko i wjeżdża z piłką do bramki. I ostatnie lekkie kopnięcie, metr poza linię bramkową. Strzela i zdobywa w ten sposób gola. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. A więc wojna. Zaczyna się wojna i Sepp Herberger powołuje go do reprezentacji Rzeszy. I on w tej reprezentacji też od razu jest gwiazdą praktycznie i gra obok starszych i wschodzących gwiazd jak Fritz Walter, późniejsza legenda
niemieckiej piłki? Słowo zdrajca, ono jest potrzebne. Są czyny bezspornie zasługujące na to słowo. Mnie aż krępuje, pamiętając jego cudowną grę w piłkę nożną, nagle obarczać go takim okrutnym słowem, być może słusznym. Ja przeżyłem okupację w Warszawie. To wspaniałe, porywające piekło okupacji w Warszawie. A więc to słowo zdrajca, że my tu jesteśmy w Polsce, Armia Krajowa, walka podziemna. Ja uczyłem się w podziemnej, w szkolnictwie polskim zdałem maturę z ogromnym narażeniem. Wszyscy to robili, profesorowie i my, uczniowie. A on sobie tam gra w barwach niemieckich. A więc słowo zdrajca, ono nie jest całkowicie nie na miejscu. Ale niełatwo się rzuca słowo zdrajca. Rząd na uchodźstwie w Londynie powiedział: wypełniajcie Volksliste po to, żebyście żyli. Co nam przyjdzie z martwych Polaków? Po wojnie życie toczyć się będzie dalej i musicie pozostać żywi. Wielu Ślązaków wpisywało się na Volksliste, wybierając opcję niemiecką. Wilimowski też. Nie uważam tego za amoralne. To mogła być taktyka. Rozdział trzeci. Legenda trwa. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade. Państwa Wilimowskich zawitałem 26 czerwca 1995 roku. On był schorowany, już troszkę nie dosłyszał, ale tak sylwetkę prezentował się, życzę każdemu z nas, żeby w tym wieku tak wyglądać. Siedział tak jak panowie na kanapie. I ja do niego coś zadaję mu pytanie, a on jakby gdzieś w innym świecie, pamiętam ten jego ruch do dzisiaj, tak stawia nogę, prawda, daje na tapczan, no normalnie się tego nie robi, chyba że się jest w domu, prawda, i on mi zaczyna mówić, jak na Dębiek w Katowicach strzelił 9 bramek. Wspomina Jerzy Szczygielski. Mój ojciec całe życie był zdrowy. W wieku 70 lat zaczęły się jednak zmiany nowotworowe. Miał problemy z wątrobą i żołądkiem. W domu opiekowała się nim moja matka. Przez krótki czas przebywał także w ośrodku opieki. Zmarł po wyjściu ze szpitala. Umarł w sierpniu, a ostatni raz w domu odwiedziłam go w lipcu. I wtedy pożegnał się ze mną w polski sposób, całując mnie w rękę. W tym momencie wiedziałam, że to koniec. Wspomina Sylwia Harke, córka Ernesta Wilimowskiego. On w mediach niemieckich bardzo często był zapominany. Nawet jego zgon, to jest dosłownie rubryka w Ekspresie na 2 linijki, 2 zdania, że w wieku takim i takim zmarł Emalige, były reprezentant Polski, a potem reprezentant Niemiec Ernest Wilimowski. To było wszystko. Es war eine Beerdigung im familiären Kreis. Pogrzeb odbył się w gronie rodzinnym, w obecności niektórych znajomych oraz sąsiadów. Były też wieńce od niemieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Fritza Waltera. Otrzymaliśmy także kilka listów z kondolencjami, ale nic od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Odnalazły się 2 niedaleko siebie groby Polaków. Tutaj leży Ernest Wilimowski. W następnym rzędzie w małej odległości od Lidzbarskiego. Mój mąż Alois Lidzbarski, też wielki kibic piłki, spokrewniony z kuzynem, który był w lidze niemieckiej. No ale dusze się odnajdują wszędzie, nawet na obcych cmentarzach. W PRL-u nazwisko Wilimowski jest nazwiskiem tabu, o nim się nie mówi, tak? Lata 50., 60., nawet 70. czy 80. To jest jeszcze gdzieś tam ukrywanie tego Wilimowskiego, albo przynajmniej nie wspominanie o nim, nie eksponowanie go na pewno, tak? A mimo to legenda trwa.
W 2006 roku na stadionie Schalke spotkałem niemieckiego reportera sportowego Rudiego Michela. Był już po 80. On widział na żywo Wilimowskiego w akcji. Powiedział: coś ty przegapił, jesteś za młody, więc nie widziałeś, jak grał Wilimowski. Jeżeli nie widziałeś go w akcji, to nie masz pojęcia o piłce nożnej.